Cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmina. Dobra, cześć, to Hierofanta. Powiedz mi, Hierofant, bo ty tutaj mi Tak, mówiłeś coś o jakiejś Jaryzelku. zasadce ostatnio. Mówiłem, że ruszamy, no Mówiłeś, to że dawaj. ruszymy, jak będę gotów. Czyli No możemy pewnie, że ruszać. możemy ruszać. Przygotowałeś sobie zapas tych Jestem twoich trochę gorzej. wiedźmińskich eliksirów? Tak, jestem gotów. Tak, jestem gotów. W takim razie w No drogę. dobra. Spotkanie ma się odbyć na starej porębie drwali. Pójdzie z nami moja stara przyjaciółka. Chociaż w taki sposób będę mógł pomóc. Nigdy nie walczyłem u O, boku wiwerny. ciekawe, to Cóż, zwierzątko zobaczymy. z tyłu. W drogę! Będziemy walczyli z u boku wajwerny. To bardzo ciekawe nawet. Dobra, jakie tu jeszcze mamy eliksiry? Mamy zamieć. Mamy tą wodę w butelce. No i to właściwie chyba wszystko. Znaczy, no wodę w butelce nie wiem, czy możemy uznać jako w ogóle eliksir, ale zawsze dla mnie jakiś to tam jest. Dobra, na Arden oczywiście trzeba zmienić, bo to jest mój ulubiony znak, zawsze się przydaje podczas walki. Przepraszam tą nagą panią. Pani się z tą nagością usunie. Ja w tej chwili muszę odprowadzić tego pana. Idzie Wyverna. Jakie to jest fajne zwierzątko. Muszę odprowadzić tego hierofanta na miejsce spotkania. Cóż, to jest kawał drogi stąd, a jego tempem, tych jego magicznych sandałach ojca Gaudentego, to no, troszeczkę jego czasu mu to zajmie. Niestety ja nie mogę w żaden sposób się poruszać chyba. O, tego nie chciałem. Nie mogę się w żaden sposób poruszać taką szybkością jak on, chyba że będę. O! Szedł bokiem, ale no, nie wiem, czy tego jest jakiś głębszy sens w ogóle i chodzenia w taki sposób jak on. Ja szybciej się poruszam z bronią. Jestem cały nią napakowany. On w zwykłych sandałach, ludzie, ja bym w sandałach to szybciej zasuwał. Ja w tych twoich sandałach to chłopie bym maraton przebiegł i jeszcze bym miał rekord świata w nich. A ty chłopie co? Nie możesz ruszyć troszeczkę dupci. Nawet widzę, że ta twoja wyverna troszeczkę denerwuje się na ciebie. Bo ty postanowiłeś sobie oczywiście co? Napierdzielać kurczę po cichu, znaczy powoli. Dobra, zapis oczywiście musiałem wykonać, bo wiecie jak to bywa, potem gdzieś zginę czy coś i nie będzie potem jakoś za bardzo czasu, żeby. To znaczy czasu nie będzie, Boże, to może źle powiedziałem. Nie będziemy po prostu takiego czasu potem nadrabiali. Tu mamy rybkę w razie czego przed walką możemy sobie w sumie zażyć. Mamy przesiadło, ale przesiadło to mi nie jest potrzebne w tej chwili. No dawaj, dziadziu. Jesteśmy prawie na miejscu chyba, nie? Czy nie za bardzo? Prawnie to określiłem, że jesteśmy prawie na miejscu. O, no jesteśmy prawie na miejscu. Jest gitara. Tylko fajnie by było, jakby ten dziadzieś troszeczkę jednak szybciej szedł, a nie zapierdalał, jak, że tak powiem, 150-letnia babcia. No ale co ja poradzę? Nie będę się niestety obrażał. Znaczy niestety, wtedy, Boże. Demet, nie będę się obrażał na tego typa. Tutaj jakoś tak podejrzanie to mi śmierdzi czymś. Oho! Już się jakiś skrypt włączył. Już jakiś scenka. Gadulstwo. Przygotuj się. Powinni pokazać się spoko. Niebawem. Długo na to czekałem. No właśnie. Coś się tu już kroi. Widzę, że już ten gelefant cały. Trzeba. O, doimy. Wow, jakoś nie znam tego, nie znaną miksturkę wypiłem. Ej, nie chciałem wódki pić. No wódkę niestety wziąłem. Jeszcze weźmy sobie teraz szybko zamieć, bo niestety nie mam w tym momencie żadnej mikstury, która pozwoliłaby mnie leczyć, więc muszę oszczędzać. Jak najbardziej muszę oszczędzać się podczas walki. Tryb szybki. Coś widzę, nie działa na tego kolegę do końca, ale na tych powinien już zadziałać i to dosyć dobrze. Tak jest, działa na nich i to w miarę jest ok. Atakuj.
No bij. Jeny. Dobra. Arden, coś to dało. Niestety niewiele, nie mogłem go niestety zabić od razu. O, dobra, teraz zabity już jest. Więc jest dobrze. Wow, tam są wojowniki Kikimor. Ale skąd to się tu wzięło? Chyba gdzieś tutaj z bagien przyszły, co? Za tymi... no. Za salamandrami. Bi, bi, bi. Jakieś takie przyspieszenia nagle dostaję, jak zmieniam broń. Nie chcę tutaj zaraz zginąć. Ignite'a trzeba użyć. Dobra, coś tam ten Ignite zabiera. Siepaj, siepaj, siepaj. Wow! Ale to od razu obrażenia tym wojownikom, że daje. O 20, 30. Ludzie. Oła. To mnie chyba lekko zatruło. Dobra. Kikimora padła. No zaraz. Jak to wygląda dziwnie? Ona strasznie długo pada. Oho. Dobra. Zabita jest. Tak jak mówiłem, zabita. Tego mówię, strasznie długo pada. No Menda po prostu tak jakby w agonii padała. Ale jakoś zabiłem. Dziada. Dobra, musimy szybko wodę wypić. Żeby mi się energia jeszcze szybko regenerowała, bo to mi się akurat bardzo przydaje. Tym toporem to ja chyba też niezbyt wiele zdziałam. Tej salamandry. O, hierofanta mi tam chyba troszeczkę posiekali. No ale to zaraz go tam jakoś pomożemy, bo tak naprawdę jest nieśmiertelny, bo to w końcu NPC. Więc trudno by było, żeby go zabić. Dobra, siekaj, siekaj, siekaj. Panowie, co wy tak wszyscy chcecie mnie zabić? Co ja wam takiego zrobiłem? No ja wiem, że może troszeczkę tam gdzieś kiedyś posprzeczałem się z waszym szefem i powymordowywałem trochę waszych braci, no ale no bez przesady, żebyście się w tylu na mnie rzucali. Patrzcie, te dwie wojwerny tam kokszą, naprawdę kokszą. I dają sobie naprawdę rady. Ej, coś mnie zatruło chyba, ta? Co to w ogóle? Jakiś efekt dziwny, taki niezbyt... mi chyba przypadający do gustu. Może któryś z tych typów mnie troszeczkę drasnął. O, czemu tak dziwnie stanął ten salamandra? Tak jakby pił coś. O, przestało mnie już zamieć działać. Trzeba będzie uważać. I co, to będzie koniec, jak wyrżniemy tych wszystkich salamandry? Czy będę musiał jeszcze kogoś spodziewać? O, ten Ignite... Wow, Ignite też mi się zaczyna podobać. To będą moje ulubione dwa znaki, czyli Arden i Ignite, bo one strasznie pomagają w walce. Jakoś tak nie za bardzo jestem za tymi tarczami. Bardziej do mnie przemawia... Przemawiają do mnie takie klasyczne znaki, typu właśnie atak, do ataku. Nic właściwie do obrony póki co, no bo nasza postać jest na tyle silna, że jeżeli tych jaskółek sobie tam używam na bieżąco, to albo zamieciek i no ogólnie jakichś potionków, to wtedy jestem w stanie pokonać praktycznie każdą osobę, każdego stwora. Tylko to trzeba oczywiście umieć unikać wszelakich ciosów krytycznych i w ogóle tego wszystkiego i będzie gitara. Widzę, że ten typek dodatkowo mnie jeszcze leczy, co jest dosyć fajną rzeczą, bo niekoniecznie miałem pełne życie, aczkolwiek nie straciłem go zbyt dużo. Dobra, coś tu jeszcze jest ciekawego? Oho, ktoś tutaj biegnie, zapis. Brat tego. Gelerta. Biegnie. Roland. O, widzę, że fajnie, że ten wziął na siebie cały ten... Wow, atakowanie. Ładnie żeśmy to rozegrali. Ale fajnie, że Wyverna w ogóle go ogłuszyła i położyła na łopatki. Dobra, tutaj mam nielegalny miecz. Mam taki sam. Sztylet, zabójcy raczej nie, ale coś tam wilka mi się przyda.
Trzeba coś niestety wyrzucić. Zjedzmy sobie rybę. Co by nie było, że tracę. I teraz możemy wziąć tą sierść wilka. Jej, mamy już to, co nam potrzeba. Tutaj to nie. Lizard Gellarda Blenheima to niestety nie to. Zaszyfrowany dokument. Ojej, ojoj, jakie to jest poszyfrowane. Ale to jest chyba jedyny list, który wypadł właśnie od tego Gellarda czy Rolanda Blenheima. Dobra, zapytajmy może. Hierofant wie coś a propos. Ej, gdzie on biegnie? Może on będzie wiedział coś a propos tych dziwnych znaków. Tak, czy prawie, znaków, wilku? Dziwnych napisów. Walka skończona. Walka skończona. Przywódca Salamandry nie żyje. Cała moja społeczność jest ci wdzięczna. Jesteś naszym przyjacielem i zawsze ci pomożemy. Wracam do moich braci. Bywaj w zdrowiu, fajnie, że jak komuś biały pomożemy, wilku. Zawsze możemy liczyć na jakąś pomoc, zwłaszcza w Wiedźminie. To jest bardzo widoczne. To co? O, nie to miałem nacisnąć. Teraz trzeba się będzie zająć własnymi sprawami. Pierścień to tam nie, to fala. To może dzisiaj zrobimy. Tajemnicze tożsamość, walka w pięści, miejskie tajemnice, wszyscy ludzie. Foltesta. To zrobimy, ale to później. Czas wracać do Loivardena, no proszę. Czyli zabijając tego typka już mam jakieś dwa dokumenty, ale zajmiemy się teraz tym. Wrócimy sobie do wyzimy klasztornej i udamy się do kanałów, gdzie już w poprzednim, czy nawet dwa odcinki temu odkryłem ciekawą lokację elficką, starożytną jakąś elficką lokację. Niestety nie mogłem, znaczy mogłem to zrobić, czyli tam to wszystko sobie eksplorować. Ale nie chciałem tego robić i zrobię to dopiero dzisiaj. Jesus, który ja poszedłem? Chyba troszeczkę się zagubiłem. Troszeczkę z dupy strony, naprawdę. Chciałem zajść do mojego miejsca docelowego. Nie. Dwie roślinki jeszcze. Wow, to mnie zatruło. Skubańce. Skąd one się tu wzięły? Dobra, spróbujmy zrobić takie kółko, mijając je po prostu, żeby znowu mnie nie zatruły, bo mają te akurat rośliny mają tendencję do strasznie szybkiego zabijania Wiedźmina. To jest... Nie wiem, skąd ta roślina się bierze, ale jest strasznie skuteczna przeciwko Wiedźminowi. Dobra, chyba widzę, że znowu od dupy strony troszeczkę... uciekam przed tymi stworami i w ogóle idę do... Do przewoźnika, ale no jakoś to trzeba przejść. A że tędy jest chyba najbliżej, to tędy też idę. Może troszeczkę krętą drogą. Może więcej, trochę mniej, ale jest. Przepraszam panów. Może ja bym do was nie popchnął, ale niestety z racji tego, że jesteście panowie strasznie szerocy, to nie mogłem was po prostu jakoś minąć w żaden sposób. To co, idziemy do tego przewoźnika, idziemy i dojść nie możemy. Jean-Pierre tutaj się dalej wozi jak taczka gnoju. Przewoźnik. No dobra, nie gadaj mi tutaj z kijaszkiem, na mnie nie wychodź. Tylko przewieź mnie na drugi brzeg. Brzeg, Boże. 5 orenów to ci dam. Jesteś go... tak, płyniemy do miasta. Jesus, jakiś taki język mi się troszeczkę plącze. Nie wiem czemu. Przecież nic nie piłem dzisiaj, poza wodą. Źródlaną chyba. No, źródlaną, niegazowaną firmę Saguaro z Lidla. Ta, oczywiście, audycja zawierała ulokowanie produktu, tak jest. Mógłbym taki klepnąć znaczek, ale po co? Zakłopotany kupiec, tego trzeba mu oddać ten pierścień. No,
Wiedźminie! No widać, starszy panie, masz ten przyniosłem pierścień. Twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do Melitele, a oto zapłata. Dziękuję ci, starszy kupcu. Mam nadzieję, że będę mógł od ciebie uzyskać kiedyś pomoc. No dobra, idziemy dalej. Chcesz pociupcia? No raczej nie. Nie wygląda mi na pani na zbyt atrakcyjną kobietę. No może atrakcyjna jest pani, ale jakoś nie za bardzo mam ochotę na ciupcianie. Może innym razem. Zima klasztorna czeka. Jeee! Zapisywanie. Je! Ho, ho! Dobra. Czas iść do tych śmiesznych kanałów, gdzie będą czekali na nas. Może jakieś stwory, może będą czekały jakieś elfy, cokolwiek. Nie wiem, bo nie wiem, co Iwalen, czy jak on się tam nazywał dokładnie, chciał. Wiem, że na pewno nazywał się na Y, więcej ode mnie nie wymagajcie. Jednak mam zbyt dużo zapamiętania rzeczy, żeby pamiętać dokładnie wszystkie nazwy bohaterów z gier. No to jednak może bym mi to pamiętał, ale z racji tego, że mam jeszcze inne rzeczy, wiele innych rzeczy do zapamiętania, to tego nie pamiętam. Boże, znowu te utopce. Już mnie szlak trafia, jak je widzę. Dobra, zciekane od razu dwa. Jej. Widzę, że zdolności posługiwania się mieczem z Wiedźmina są coraz lepsze. A to czemu? Bo po prostu inwestuję sobie w rozwój mojego Wiedźmina. I mój Wiedźmin rośnie przez to w siłę tak zwaną. Dobra, idziemy tą dobrą stronę. Rośnie po prostu w siłę i może coraz to lepsze kombinacje mieczem sobie poczyniać. Nawet widzicie, udało mi się zabić trzech utopców. Tak naprawdę zabiję, tak w tym czasie bym zabił tylko jednego, a tak naprawdę zabiłem trzy. Bo machnąłem po prostu porządnie mieczem i trafiłem we wszystkie. Tutaj również. Dobra, zbierzmy jeszcze tutaj, co się da z tych śmiesznych utopców. Przyda się zawsze na jakieś tam potem wiedźmińskie napoje magiczne. Czyli po prostu jakby to nazwać drinkami wiedźmińskimi. To by nie było, że nasz wiedźmin sobie pochlewa troszeczkę. Dobra, tutaj no to jest na pewno ta część, bo tędy ostatnio właśnie też pamiętam, że szedłem. To była nowa część wtedy kanałów, jaką odkryłem. Znaczy nowa to ona nie była, tylko po prostu ja ją odkryłem. Dobra, zarżnięty ten. Aha, tego tyłu z tyłu też zabiję, spoko. Dobra, nie chcę się zbierać wszystkich składników po tych utopcach. Ewentualnie jeżeli jakieś były, to zbiorę je w drodze powrotnej. Ło, jeszcze jeden. Jeszcze ktoś będzie chciał ze mną walczyć, czy już to będzie koniec? A walk? Dobra. Widzę, że tam... mam jakieś elfy i coś... jakiegoś krasnoluda. Ciekawe, kto to jest w ogóle. Ren... jakiś tam. Kim do cholery? Czy ja cię nie widziałem w naszym obozie? Rozmawiałeś z Jaywinem? Tak, rozmawiałem z Jaywinem. Tak. Patrzcie, jak się czai ten topielec za mną. Jestem tutaj, aby sprawdzić, co się z wami stało. Wiedźmin, chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. No, mam na taką nadzieję. Co można myśli? Zeszliśmy tutaj, aby odzyskać artefakty pozostałe po elfiej kulturze. Znaleźliśmy drogę do wnętrza świątyni. Kiedy doszliśmy do tego miejsca, stało się coś dziwnego. Poczułem okropny chłód i usłyszałem... Jakieś magiczne zwierzę musiał jeden być. Jeden z moich ludzi wyleciał w powietrze, a jego krew ochrapała ściany. Na drugiego coś się rzuciło. Zaczęliśmy uciekać. Przeżyli tylko ci, których widzisz. To dwóch. Pomścij moich towarzyszy, a nagroda cię nie ominie. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekajmy. Co jeszcze mi tutaj nawijasz? Coś tu poradzi. Jeszcze coś chcę? Błagam, pośpiesz się. Całe miasto. No dobra, nie panikuj, zrobię coś, zrobię. Spokojnie, robię co mogę. Jeszcze nawet się nie zabrałem za ten. Za wykonywanie misji, oni już tutaj do mnie mówią, że całe miasto jest zagrożone. Jedno ciało. I tutaj, miejsce mocy. Tak, odprawię ten rytuał magii. Spokojnie.
Aha, widzę, że nie każde ciało jest zaopatrzone w cokolwiek, znaczy, że ktoś albo obrabował te ciała, albo naprawdę ubogie były zapasy tych osób, które zginęły. Oczywiście drugie ciało. Oho, what the fucking damn it, co to kurde w ogóle jest? Co to w ogóle sobie robi? Co to za dyma to ciało, czy jak? Dobra, walimy oczywiście. Oho, teleporter się uruchomił, widzieliście to? Będę mógł się teleportować od razu do tych ruin. Czyli będzie to jakieś strategiczne miejsce. Dobra, na razie w ogóle nic nie trafiam w tą dziwną bruksę. Czyli to jest potężne jakieś stworzenie. Dobra, ignite zaczynamy. O, już zaczyna mi to powoli trafiać, więc może nie wszystko, bo widzę, że unika strasznie tych ciosów, ale zawsze lepsze rytmy trafiać niż nic. Będę to zjedzenie chyba tu dużo razy powtarzał w tym Wiedźminie, no ale co ja poradzę? Co ci ciekawego pada? Jakieś szczątki. What? What the fuck? Skąd on się tu wziął nagle? Słyszałem odgłosy walki. Wiedźminie, Pewnie, żyjesz? że żyje. Nic ci nie jest. To zlecenie było warte znacznie więcej, niż możesz sobie No wyobrazić. dokładnie. Jejwin zapłaci, ile zażądasz. Oddałeś nam wielką przysługę. Ciekawe. W zasadzie niczego nie znaleźliśmy. Żegnaj. I jeszcze raz wielkie dzięki. Spoko. Tutaj mamy kufer. Troszeczkę rzeczy jest. Co to jest? Kamień runiczny wudu. Widzę, że szanse jakieś tam tylko. O. Dekotra Burda Bielgo. Ja już miałem taki jeden, ale się go pozbyłem. Dobra, walniemy sobie tutaj ten nasz śmieszny eliksir. Jeszcze wyrzućmy coś, bo ten kamyczek mnie strasznie interesuje, tylko nie wiem za bardzo co. Dobra, dawaj ten sygnet. Naprawdę nie wiem, co z tymi sygnetami robić. Okej, co. O! Jejwin tutaj, co on tu robi? Kedmil, dzięki za twą pomoc, Nie ma wilku. sprawy. Moja zapłata. 300 orenów. I zapomnij, co tu widziałeś, Dłan. Okej. O, jakiś krąg przemiany. Znaczy płomienia zemsty. Tutaj mamy kolejny kuferek. To można, to zbieram. Zaraz, tam dekolt leży. Fistech jeszcze został, a fistech to sobie możecie wziąć i w dupę wsadzić. Nie, alkoholu nie wyrzucę, bo zbyt wiele razy już miałem okazję ten alkohol jednak używać w celach rozwiązywacza języka. Nie zamierzam go na razie wyrzucać, mimo że go mam sporo nawet jeszcze. Tędy niestety nie przejdę, bo tutaj jest coś zawalone, bo to trudno. To wychodzimy z tej pipidówy, bo tu już chyba nic ciekawego nie zrobimy. Co możemy zrobić w tej chwili? Nikt się tajemnice nie. Wszyscy ludzie, o właśnie. I to w tej chwili sobie zrobimy. Damy się do Talara, pogadamy sobie z nim, może on jakieś ciekawe informacje ma a propos jakichś zdrad czy czegokolwiek, bo on widzę, że jest takim lekkim intrygantem, być może intrygantem. Jest tak. On mówi, że jest szpiegiem. Być może to jest prawda, no ja nie wiem, ale uważam go za lekkiego intryganta od jakiegoś czasu. Na początku wydał mi się podejrzanym, głównym podejrzanym w sprawie zdrady Wiedźmina w zimie klasztornej, ale widać, że pomyliłem się troszeczkę co do niego, natomiast nie wiem, czy do końca warto mu ufać. No, postawiliśmy na razie na niego, nie na Deweta, więc no, nie wiem, czy to się potem jakoś mi opłaci, czy nie. Ale zobaczymy. Zobaczymy póki co na razie. Nie wyprzedzajmy faktów, tylko pójdźmy do tego Talara, gdzie. Co on może takiego ciekawego przekazać? Zima handlowa, jej, wyszedłem w zimie handlowej od razu. Super.
Naprawdę super, bo nie muszę do klasztoru, przez klasztorną zasuwać. Tylko teraz w handlowej jestem. Oho, znowu jakiś skrypcik się włączył. Jakiś mały chłopczyk. Czego chcesz, chłopcze? Na panów napadli, a pan Welerat wołał, że teraz przydałby się No wiedźmin. dobra. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemię handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! Dobra. To idziemy za tym małym chłopczykiem. Oj, sorry, no. Sorry, no po raz drugi. No ten chłopczyk ma zbyt małe stópki, żeby nawijać tak jak Geralt. Ale idziemy tam, gdzie mówi nam ten, pokazuje nam ten chłopczyk, bo coś się niedobrego stało. A to się chyba włączyło od razu. Więc trzeba to od razu też zrobić. Taką mam teorię a propos tego. Nawet nie muszę włączać tej misji w tym momencie, bo to dziecko mnie samo prowadzi do tego miejsca. Sorry. Nie ma wina, że masz takie krótkie nóżki. Oho, jest i Welerat. Chędożone wiewiórki napadły na bank. Co się dzieje? Silne komando zajęło No i bank. tam. Nie wiemy, jak się dostali do środka. Mają zakładników i są dobrze uzbrojeni. Zakonnicy pod wodzą Zygfryda rozpoczęli szturm. Oko. Znowu zgrywa bohatera. Dokładnie. Geralt, oni potrzebują wsparcia. No dobra, pójdę tam się Dobra, pójdę ich wyciągnąć. stamtąd wyciągnąć. To pogadam z nimi. Powodzenia. Przyda się. I dobra. Gdzie tu ja mam w ogóle wejść? Tu są jakaś beczka. To niestety nic ciekawego dla mnie. Tu niestety również nie. Gdzie to wejście? Tutaj nie. Tu jest magazyn. Zamknięte. To gdzie to kurna wejście jest? Ej. A tam są drzwi do banku. Dobra. Tutaj nie widziałem. Jakoś tak nie za bardzo. O, bank Vivaldi. Zaraz, zaraz, zaraz. Przecież oni mieli ten swój bank, tam u siedzibę w zimie klasztornej. To co tu się dzieje? O, Siegfried. Uwaga na uczników. Wiedźmin? Co tu robisz? Przyszedłem was stąd wyciągnąć. A coś ty, nasza matka? Jakim... Nie ma czasu na wyjaśnienia. Przysłał mnie No Welerat. właśnie. W takim razie jesteśmy po tej samej No stronie. masz rację. Masz jakiś plan? Tędy nie przejdziemy. Jest jeszcze jedno wejście. Musimy się wycofać. Do dzieła. Dobra. Wycofujemy się! Wycofaj. Ja tutaj. Wow. Tutaj oni są negatywnie do mnie Wycofujemy nastawieni, się! widzę. Niech skończy. Mocno! Stać! Szkoda, że nie mam jakiegoś czaru, który mi atakował na odległość. Chociaż mam Igni. Zabiję cię, Spróbujemy włochata Igni, małpo! żeby jej trochę potraktujemy. Może to trochę coś da? Ej! Co tu się dzieje? Oho! Nienawidzę was, Co dła! ten knecht zakonu tutaj robi jeszcze? Czemu on do mnie... O, dobra, zabity. Oho, podpaleni lekko. Widzę, że oni tutaj niezbyt wiele mi robią. Ja im też niezbyt wiele jakoś atakuję. Nienawidzę No was, kurde. dłan! Dobra, macie Igni jeszcze raz. Dobra, idziemy stąd, tylko nie wiem czy w tej chwili... nie R. Nie wiem czy w tej chwili nie zaatakują mnie ci ludzie na zewnątrz wraz z Siegfriedem. Nie wiem, że to będzie epic fail odcinka, ale póki co, zobaczmy. Nie, włączył się skrypt, czyli jest ok. Wejdziemy do ratusza przez tylne drzwi. Jesteś gotów? Tak, Tak, natychmiast ruszajmy. musimy tam ruszyć, bo trzeba uratować bank. Chyba trzeba uratować bank. Gademy, dobra, ja za chwilę wracam. Dobra, już powróciłem. Dobra, wracamy. Oj, zamknięte. Siegfried, otwórz. Co? Myślałem, że to tak leje, tylko powiem, on tak naprawdę je otworzył. What the fuck? Myślałem, że on... Tylko troluje go, a to dupa. Oni mi nie ufają chyba do końca. Dobra, skąd... Co No to jest? jesteśmy. Do ataku! To I... prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Dokładnie. Negocjować? Z terrorystami? Nigdy! Czemu nazywasz ich Bledy terrorystami? Dwan! Nie po to tu przyjdźmy ze Kfrydzie. Nie po to tutaj przyszliśmy, Zygfrydzie. A po co? Problem można załatwić bez dalszego rozlewu krwi.
Aj, Nie podam dokładnie. ręki żadnemu terroryście. Niech i tak będzie. Idę sam. Idę sam. Zapamiętam to. Cóż, musiałem jednak w tej chwili postawić już. Nie mogłem być w żaden sposób Kiedy to się skończy? Neutralny i musiałem wyrazić swoje zdanie. Dobra. Gdzie mam tu iść? Dobra, drzwi do. Widzicie, ratusz jest połączony z bankiem. Ciekawe. O, Wiedźmin? Co on tu robi? Co ty tutaj robisz? Spokojnie, Gruwer. Spokojnie, Gruwer. Przyszedłem negocjować. Negocjacje to nie ze mną, Wiedźminie. Do czego zmierzasz? Jejwin jest na dole. No proszę, Jejwin jeszcze się w to wmieszał wszystko. Skąd to wszystko się tutaj nagle... Skąd to wszystko się tutaj potoczyło dalej? Rozdzielił nas, mój bracie, pomogłem. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. Nie czas na wiersze. Dokładnie. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. Nie rozumiem go. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy. Ja i ty. Zakonnicy zaraz tu będą. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wiesz, o czym mówię, Wiedźminie? Niezbyt. Eivin. Eliren. Znasz historię Eliren, Wiedźminie? No nie za bardzo. 200 lat temu poprowadziła nas do walki. Pięknej, honorowej walki. Zabili ją ludzie. Ale idea, której była wierna, nie zginęła. Biała róża Sherwet wciąż kwitnie. Dobra, koniec tej poezji. Nie musimy być wrogami. Dokładnie. Zgadza się. Nie musimy. Pomóż nam, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Dlaczego miałbym ci pomóc, Eivin? Przestań się oszukiwać, Geralt. Jesteś mutantem. Ludzie traktują cię w najlepszym przypadku jak zło konieczne. Walcząc dla nich, walczysz przeciw sobie i wszystkim starszym rasom. No myślisz, dobra, znowu będę musiał chyba wybrać pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy jednym a drugim. Zabiją cię bez litości. Nie myślę. Tylko to za chwilę, coś mi tak zdaje. Rozumiesz, co to znaczy? To wojna o przetrwanie, o równe prawa, o to, co należy się każdej żywej istocie. Każdej? Tak, każdej. Nawet ludziom. Mimo, że uważam ich za niewiele bardziej rozwiniętych od świń czy krów. Zastanów się. No, elfy to jest niby bardziej rozwinięta rasa, no ale wszystko, nie do końca uważam, że to jest prawda, ponieważ jednak ludzkie słabości również posiada My nie mamy zamiaru każdy z elfów. Ludzkiej. Chcemy tylko przetrwać. Słyszałem już dzisiaj wykład o wojnie i przetrwaniu rasy. Ja nie chcę się w to mieszać. Ha, sławetna neutralność. Trochę na nią za późno. Nie trzeba było wchodzić do banku. O właśnie. Musisz dokonać wyboru. Już teraz muszę wykonać wyboru. I zaraz to drugie. Wydaje mi się chyba to pierwsze lepsze. I to sobie również w tej chwili wybiorę. Nie oczekuj, że przypnę sobie wiewiórczy ogon i z okrzykiem ruszę do boju. Ale pomogę wam. Po wiedźmińsku. Niczego więcej nie oczekuję. Niestety nie mamy czasu, by uczcić twoją decyzję. Utknęliśmy tu przez potwory. No i właśnie to jest chyba pomoc, tak? Jakie potwory? Kikimory. Blokują nam drogę ucieczki. Planowaliśmy przedostać się przez kanały. Musisz wiedzieć, że nasza misja miała na celu zdobycie dokumentów, dzięki którym Vivaldi mógłby odzyskać bank. Oho, proszę bardzo. Vivaldiemu jeszcze pomożemy. Może nas trochę mniej znienawidzi, zważywszy na to, że może nawet nas polubi, bo myśmy obrzucali na początku go surowym mięsem, że tak powiem, i oskarżaliśmy go o najgorsze, ale teraz póki co mam nadzieję, że mu pomożemy i wszystko będzie gitara. Dobra, widzę, jakiś skrypcik, filmik się znowu włączył. O, Wiedźmin mi tutaj będzie skakał. No proszę, proszę, bardzo. Wiem. Uważaj na kikimory. Jest ich mnóstwo. Jejwen. To trochę dziwne. Kikimory poza swoim gniazdem? Tu się dzieje coś podejrzanego, Wiedźminie. Oczyszczę przejście. Dobra, tak jak obiecałem, ale co się stanie dalej, to wy dowiecie się w kolejnym odcinku, na który zapraszam już bardzo serdecznie. Na teraz, na razie.